Marc Eco to woda toaletowa 100 ml, którą kupiłem za 86 zł na Eglamour. Zachęciła mnie trochę lekka zniżka, bo ze 100 zł został przeceniony. I nuty zapachowe, które Wam zaraz przeczytam. Słuchajcie, ten zapach powstał w 2009 roku. Czytam, to się czyta w 2009 roku. Stworzył go Vincent Kuczyński, który pracuje w firmie Manę, i Lois Evans, którego w ogóle nie znam i który ma mało osiągnięć, jeżeli chodzi o perfumy. Ten Vincent Kuczyński, nie sprawdzałem, ale to chyba jest Polak, przynajmniej tak brzmi. On stworzył Press to Play Hollywood, całkiem fajny zapach, przystępny cenowo i długotrzymający. Pewnie znacie tego Playboya. Kiedyś go recenzowałem, ale nie wiem, czy dacie radę znaleźć tą recenzję. To było kilka lat temu. Słuchajcie, ten zapach, to on jest cytrusowy, piżmowy, korzenny, a świeży, aromatyczny, pudrowy, ozonowy, ziołowy, lekko korzenny. I teraz jest specyficzny i nietypowy. Byłem nim psiknięty, on trzyma prawie cały dzień. W sensie, psiknąłem się o 7, a było go czuć jeszcze o 17, więc całkiem nieźle. Nuty głowy to imbir, grejpfrut, cytrusy. Nuty serca to lukrecja, liść fiołka i dzięgiel. A nuty bazy to piżmo, kadzidło i fasola tonka. I to jest to, co mnie zachęciło do zakupu, to właśnie jest lukrecja jakoś skomponowana z imbirem, dzięgielem i kadzidłem. To było ciekawe i chciałem zobaczyć, jak to będzie pachnieć. No właśnie, i pachnie nietypowo. Nie wiem, kto go w ogóle przyrównuje do Ed Hardy Love and Luck. Do CK1 to też jakieś nieporozumienie, do Chrome Azaro również. To jest nie na miejscu. Ten zapach Marc Ecko, on jest czymś własnym, co nie próbuje naśladować nic innego. Zobaczcie, jak wygląda opakowanie. Parlux Fragrances, New York, nie znam. Tutaj możecie sobie przeczytać więcej informacji. Dobra, przewinę dalej. Nosorożec. Nie znam tej firmy Marc Ecko. To jest pewnie jakaś firma odzieżowa, o której nigdy nie słyszałem, bo się po prostu nie interesuję jakby specjalnie modą. Zapach, pokażę Wam buteleczkę, jak wygląda, bo jest specyficzna. Widać po kształcie, który jest trójkątny. W ten sposób jakby ścięty trochę. Marc Ecko. W tle macie tam te nosorożce. On jest zrobiony tutaj. I tutaj, a tu jest napis Eco. Fajnie to zrobili, bo to daje bardzo dobry efekt na butelce. Tak jakby twarz. No nie wiem, fajnie to zrobili. Korek też jest niczego sobie. No właśnie, teraz szczerze, on jest fajny dla osób, które lubią w miarę ciepłe zapachy. Czuć prawdopodobnie to jest ten zapach lukrecji, taki intrygujący. Lukrecja z fasolą tonką i kadzidłem, z dodatkiem imbiru i cytrusów. W ten sposób bym powiedział. Przede wszystkim lukrecja. No i coś niespecyficznego. Ktoś tam mi mówi, że to pachnie drzewem, ale to w ogóle nie ma nut drzewnych. Więc no, to jakieś nieporozumienie, że ktoś to wyczuł. Jest specyficzny, tak bym mógł powiedzieć. Jak mieliście z nim do czynienia, to zostawcie komentarz, żeby więcej ludzi widziało opinię o nim, bo na fragrancice jest bardzo mało. Przynajmniej na polskiej. W ogóle na polskiej to nie sprawdzałem, ile jest. No, w ogóle nie ma na fragrancice polskiej. Na amerykańskiej pewnie trochę jest, bo tam siedzą tacy typowi fanowie. Fani? Fani się mówi. Nie jest zły. Gdyby był za 60 zł, to na pewno bym go sobie zostawił.
ale tak mam wiele innych do 100 zł, które muszę jeszcze wytracić, więc ten, tak jak się dogadałem, to odeślę. Potrąca mi tam procent z tego, co pamiętam. Chyba 20%. Ale czego się nie robi dla testów? No właśnie. Zostawcie komentarz, co o tym sądzicie i będę wdzięczny. Dzięki w ogóle za oglądanie. Trzymajcie się.